rynku mleka. Będziemy postulować o dopłaty eksportowe, podniesienie cen interwencyjnych oraz uruchomienie kolejnych rekompensat za niskie ceny mleka. Mija dwa miesiące ostatnie na rynku. Wierzę w to, że inni też będą się... No, minister Jurgiel. Polska, jak i cała branża mleczarska w Unii wchodzi właśnie w trzeci rok kryzysu. Ludzie w mieście sobie czasami nie zdają sprawy, jakie są ceny skupu. Jednak z każdym miesiącem to może się zmienić. Niestety na niekorzyść rolników, bo na razie symptomów poprawy nie widać. Czarny scenariusz to taki, gdzie cena mleka płacona większości rolnikom może spaść poniżej 1 złotego. Jeśli tutaj my jako w Unii Europejskiej nie podejdziemy do tego problemu kompleksowo, to sytuacja w polskim czasie będzie niedobra. Tak naprawdę ten wyższy pasek jest dla nas. Właściciele spółdzielni przyznają, że jasno niebieski się margines do łagodzenia rolnikom spadku ważniejszy. W zeszłym roku rentowność zakładów była najniższa od wielu lat i wyniosła 1,7%. Tymczasem 2 lata wcześniej, zanim pojawił się kryzys, opłacalność mleczarni grubo przekraczała 2%. W produkcji zbóż jest odpadem dla branży pieczarkarskiej czy związanej z wytwarzaniem biomasy podstawowym surowcem. Słoma to teraz temat numer jeden we wschodniej Polsce. Co tu się zmieniło od czasu wymiany prezesa z Brauna na Kurskiego? Prawdziwa walka o surowiec. Na tym placu prowadzone jest około 11 tysięcy ton słomy. Zapas wydaje się imponujący. Jest to jednak zaledwie niewielki surowca, który potrzebny jest do produkcji pieczarek. Tylko 3 firmy działające na pograniczu województwa mazowieckiego i lubelskiego zużywają rocznie 135 tysięcy ton się do apelu głównym miejscem, gdzie ten Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o zdjęcie prezesa Brauna. Żyda oczywiście. W tym sezonie jest go pod dostatkiem, ale bywają lata, gdy słomy na tym terenie brakuje. Dlatego producentów podłoża do produkcji pieczarek bardzo niepokoją informacje o planowanej inwestycji. Ale przecież nie po to, żeby wsadzić na ten fotel. Znowu Żyda. Zbudować elektrownię i słomy przerabiać na prąd. Żyda z gazety wyborczej. Końcowym uzyskiwania decyzji środowiskowej. Na inwestycje nie zgadzają się mieszkańcy Lublina. Przede wszystkim to niezgodność z planem zagospodarowania, ich zdaniem. Oraz, że inwestycja ta będzie... No jeden po drugim puścimy najpierw film, który wczoraj, czyli... Jeśli firma uzyska pozytywną decyzję środowiskową, będzie mogła starać się o pozwolenie na budowę. Inwestycja ruszy w 2017 roku. Rozmów niedokończonych na temat rolnictwa właśnie. Paliwo w postaci tej właśnie biomasy będzie pozyskiwane z terenów województwa lubelskiego, z promienia około 100 km od Lublina i będzie pochodziło 12. od rolników. Dla producentów luty 2016 roku. Oznacza to walka o surowiec, a co za tym idzie wzrost cen słomy. Polscy rolnicy zmuszeni są do oglądania tych pasków też po to, żeby ich zastraszyć cenami globalnymi, które są na giełdzie. Bo widzicie Państwo, na dolnym pasku są kursy z giełdy papierów wartościowych. Na tym jaśniejszym już ceny na giełdzie. Dla mnie projekt jest nierealny. Rolniczej. Cena słomy przez ostatnich 5 lat wynosiła wraz z kosztami transportu od 140 do 300 zł za tonę, w zależności od plonów i pogody. Jeśli firma będzie prężniejsza, jak nasze firmy, na tym białym pasku na górze, jeżeli firmy nasze po prostu zamknąć lub ograniczyć. Tak naprawdę nie wiedziałam tego paska przedtem, nie wiem nawet co tam jest. Chyba nikt nie brał pod uwagę. Bielsko-Podlaski 70-80, to jest. Teraz jesteśmy w światowej czołówce, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i technologię uprawy świeżych grzybów. Nie będziemy wdzięczni, jeśli prezydent skomentuje, co jest na tym górnym pasku nad głową. Jakub Sztandera należy do trzeciego pokolenia producentów pieczarek. Redaktora. Jego rodzinie są uprawiane od połowy lat 70. Przeszedł koniec studiów. Studia były prawnicze. No i to był mój pomysł. Jakoś poczułem, że to może być ciekawy kierunek. Firma powstała w 2008 roku. Pan Jakub produkuje miesięcznie ponad 700 ton świeżych pieczarek na powierzchni 30 tysięcy metrów. Na rynek krajowy z tej firmy trafiają tylko grzyby przemysłowe, a reszta jest sprzedawana na eksport, głównie do Europy Zachodniej. Bardzo rosyjskie spowodowało, że my żeśmy musieli przekierować nasze kierunki sprzedaży pieczarek.
Coraz częściej w ciągu roku mamy problemy ze sprzedażą pieczarek. Ceny pieczarek na rynku są coraz niższe. Cykl produkcji pieczarek trwa 6 tygodni. Po tym czasie podłoże wraz z grzywnią trzeba wymieniać. Do tej pory konkurencji na światowych rynkach udawało się wygrywać między innymi dzięki niższym kosztom produkcji. Wiecie Państwo, cały czas leci. Co jest na tym pasku? Będziemy wdzięczni, jeśli ktoś z internautów wie. Tutaj widzimy, to są ceny. Szacunkowa powierzchnia uprawy pieczarek tylko w Polsce. O, w tej chwili nie. 600 tysięcy metrów kwadratowych. Ale tu się zaczynają ceny skupu. W sumie pracuje kilka tysięcy osób. Rocznie mięsa i warzyw. A tutaj jest giełda papierów wartościowych. Jak to się ma jedno do drugiego? Bo w innych programach nie lecą te paski. I jeszcze przy okazji dodam, że omówiliśmy najnowszy wykład doktora Rafała Brzeskiego, w którym komu służy Angela Merkel, kanclerz Niemiec, RFN-u, z dużą uwagą. I tam przy 20 ponad minucie ja mam takie zastrzeżenie, że Margaret Thatcher wezwała ówczesnego premiera Żyda oczywiście Mazowieckiego, Icka Dickmana bodajże, Icka Mazowieckiego do Wielkiej Brytanii, żeby się go spytać, czy ona powinna zaakceptować zjednoczenie Niemiec. No więc nie powinna, proszę Państwa. Co ten Icek tam Margaret Thatcher powiedział, możemy się domyślać. Pewnie to samo, co inni Żydzi, jak Szechter, Michnik i tak dalej, którzy antypolskie cele reprezentowali przez cały czas. A więc moja największa uwaga, mówi Beata Andreas z Wrocławia, moja największa uwaga do tego wykładu dotyczącego Narodowa Akademia Informacji Rafała Brzeskiego dotyczy dwóch kwestii. To jest Verfassung, po niemiecku to jest ustawa zasadnicza, konstytucja i Grundgesetz. To można stosować, panie Rafale, wymiennie, tak samo jak w polskim języku. Są dwa słowa, konstytucja i ustawa zasadnicza. To jest to samo. I w tym wykładzie nie wybrzmiało to w taki sposób, zupełnie inny sposób. Ta logika prawnicza została przedstawiona, przecież pan Brzeski nie jest prawnikiem, a do tego nie czyta tej konstytucji, tego Grundgesetz po niemiecku w oryginale. Ja potrafię go czytać, także do usług, panie Rafale Brzeski, następnym razem proszę skonsultować ze mną ewentualnie. Ponieważ mam 2 lata w ogóle studia prawnicze za sobą na Uniwersytecie Wrocławskim i 2-letnie studia na Uniwersytecie Humboldt Uniwersytet, jeśli chodzi o prawo niemieckie. I wielu wykładowców powtarzało to samo zresztą co polscy wykładowcy. Także mówią, że ustawa zasadnicza to jest to samo co konstytucja. Czyli jeszcze raz po niemiecku Verfassung to jest to samo co Grundgesetz. I teraz jeszcze przejdę do najważniejszej kwestii, która mnie osobiście bardzo w tym wykładzie pana Rafała Brzeskiego przeszkadza i uważam, że nosi znamiona dezinformacji, to jego uporczywe milczenie na temat obowiązującej nadal od 80 tymczasem zwierzyny przebywa 1 lat konstytucji kwietniowej z 1935 roku, którą ówczesny ustawodawca także nazwał ustawą zasadniczą. I warto wiedzieć o tym, że jest to ustawa zasadnicza, czyli konstytucja kwietniowa z 1935 roku. I próba wypracowania wspólnego stanowiska. Zgodzono się, że konstytucja monarchistyczna, a nie żadna tam
socjalistyczna czy rewolucyjna, jakby ją tam niestety Wojciech Leszczyński chciał widzieć. Druga Rzeczpospolita była w takiej sytuacji po 123 latach zaborów. Doprowadzić do tego, żeby rolnicy dostali w końcu odszkodowania za straty spowodowane przez dziki. W Sejmie jest już projekt nowelizacji. Była konstytucja marcowa z 1921 roku, a później konstytucja kwietniowa, która w 1935 ostatnim artykule, cytuję z pamięci, bodajże 81, jest to uchyliła konstytucję marcową. Taka jest sytuacja prawna. Fundusz zasilany pieniędzmi ze składek samych myśliwych. Zeszłoroczny rekord jeszcze nie pobity, ale z prognozy na prognozę wielkość światowych zbiorów kukurydzy rośnie. Mniejsze zużycie i wyższe zapasy końcowe to prosty przepis na spadki cen. W ostatnich prognozach amerykański Departament Rolnictwa oszacował tegoroczną globalną produkcję kukurydzy na 970 milionów ton. Wyższa niż zakładana miesiąc temu produkcja to zasługa Argentyny i zwiększonych prognoz wiosennych zbiorów złotego ziarna. Według Amerykanów mniejsze zużycie pozwoli zwiększyć zapasy końcowe kukurydzy w tym sezonie do 209 milionów ton. Na nieco wyższym poziomie tak zapasy na koniec sezonu, jak i globalną produkcję zakłada FAO. A to w połączeniu ze zdecydowanym spadkiem sprzedaży w styczniu przynosi kolejne przeceny. Kukurydza na parkiecie w Chicago kosztuje niecałe 142 dolary za tonę. Spadki odnotowano też w Paryżu. Tona wyceniana jest na blisko 149 euro. Zarówno za ocenę. Jeszcze, proszę Państwa, krótko omówię drugiego dezinformatora, niestety, Waleriana Dąbrowskiego z USA, który siedzi sobie tam, za Atlantykiem i namawia Polaków do nieposłuszeństwa obywatelskiego, sam będąc poza granicami. I ja przestrzegam osoby, które namawiają Polaków do różnych rzeczy, siedząc bezpiecznie za granicą. Niestety Max Kolonko należy do takich dezinformatorów i wielu innych. Nadają ze Stanów, tam są zupełnie bezpieczni, nic im tam nie grozi za te rzeczy, które mówią. Natomiast Polacy, którzy w Polsce są, są zupełnie w innej sytuacji. I to warto zauważyć, że spadki pozwalają sądzić, że w najbliższym czasie na stacjach benzynowych po prostu zamiast wypowiadać się w kwestiach Polonii na przykład, Walerian Dąbrowski wypowiada się wyłącznie w kwestiach polskich, w Polsce. A my tu, mieszkając w Polsce, mamy rozeznanie, myślę, że z tego punktu widzenia dużo ważniejsze. Bo będąc tu przy ropie naftowej, proszę Państwa, Polska siedzi na wielkiej bańce ropy naftowej. Żydzi polskojęzyczni rządzący trzecią RP ukrywają to przed Polakami, a nawet przyłapaliśmy głównego geologa Jędryska w tym tygodniu na tym, że on uważa, Orion Jędrysek, że ropa, która jest pod Małopolską, czemu nie zaprzeczał, jest ukraińska. No jakim cudem, proszę Państwa? Ropa pod Polską może być ukraińska, a to w takim razie, idąc tym tropem, coż by mazurska ropa pod Mazurami i pod Pomorzem, to ma być niemiecka ropa? Przyjrzyjcie się Państwo wypowiedziom różnych naczelnych dezinformatorów właśnie w kwestii. Są trzy takie główne kwestie. Konstytucja kwietniowa, co o niej mówią? Ropa naftowa, wielkie bogactwo pod terytorium Polski, obecnym terytorium, z którego moglibyśmy czerpać korzyści, a nie możemy, bo widocznie międzynarodowy Żyd, czy nazwać go można globalny Żyd, spiskuje tutaj przeciwko Polakom. I trzeci temat to jest oczywiście niebocentryzm, czyli duchowa alternatywa dla Polaków. Rosja od poniedziałku zamyka granice dla amerykańskiej soi i kukurydzy. I teraz a propos Rosji. Dostałam wczoraj maila od inicjatywy, bodajże nazywa się ona Łowicka, bardzo dziwnego, że od maja jakaś krucjata się szykuje na Cerkiew czy na prawosławie. Minister rolnictwa Rosji w
I teraz chcę Państwu moje stanowisko przedstawić, że na żadne krucjate Polacy nie idą i nie godzimy się na wysyłanie Polaków na wojnę z Rosją czy z prawosławiem, jeśli to już zostało sformułowane jako wojna religijna, bo podtekst wojny religijnej tak naprawdę ma każda wojna. Również to, co z uchodźcami się dzieje, zauważcie Państwo, że się ich przedstawia jako inowierców, muzułmanów, czy coś w tym stylu, czyli to, inowierców, pogan, z naszego punktu widzenia. A tak naprawdę zalano nas tutaj Ukraińcami. Milion podobno, wyszło szydło z worka, Beata Szydło, będąc na tym przesłuchaniu w Parlamencie Unii Europejskiej, choć nie jest to parlament, jest to tylko pod przykrywką tej nazwy mylącej Hyde Park. A więc Szydło powiedziała tam o milionie Ukraińców, którzy w Polsce mieszkają. Skąd oni się tu biorą i gdzie oni w ogóle są, proszę Państwa? Milion Ukraińców. Nie dowiedzieliśmy się oczywiście o tych Ukraińcach, którzy na pewno przy pracach polowych zostaną zatrudnieni przez rolników. Gdzie oni są? Bo dochodziły już mi takie słuchy, że Ukraińcy pracują u różnych przedsiębiorców, szczególnie właśnie tych większych, przy latyfundiach. Bo nie wiadomo, jakim sposobem, chociaż ta konstytucja z 1997 roku zabrania latyfundiów, ma się opierać ustrój rolny Polski na małych gospodarstwach, nie opiera się, bo wiemy, że już są gospodarstwa, no latyfundia ogromne, kilka tysięcy hektarowe, a nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas dla Królewska TV.